Twój najnowszy film, Kobieta z... Historia Anieli, która no, przeżywa swoje życie jako Andrzej, czuje się kobietą, ale ukrywa to. Dlaczego ten temat? To było tak, że już 15 lat temu musieliśmy z Michałem Eglertem opowiedzieć taką historię. Dlaczego? No bo ona jest niesamowicie fascynująca. To jest taka historia... O tożsamości. Ten film był trudny dla nas, bo myśmy zrobili ogromny research, szczególnie Michał, dotyczący takich osób. No bo teraz mamy problemy osób trans młodych, czy tam w pewnym wieku, a mało się mówi o problemach osób trans w naszym wieku, czyli 45 plus, 50. I to często są osoby, o których się w ogóle nie rozmawia. I to są ludzie, których przeszłość jest naprawdę ciężka, bo oni czuli się już. Po prostu zupełnie w niewłaściwym, jakby zamknięci, jakby ciele, w czasach, w których w ogóle o tym się nie mówiło. Nie było internetu, nie było telewizji, był komunizm. Nie, w ogóle nie dało.